Mariusz Pudzianowski tu w tym miejscu, czyli gala się udała, gala się uratowała i zwycięstwo. No łatwo nie było, od południa dzisiaj tak od godziny 14 to dosłownie roller coaster taki dobry był. No tutaj widzę, że bombardiera pogotowie zabiera spod hotelu. No dobrze, czekamy 2 godziny, no lekarze niech się wypowiedzą, co będzie. Dobrze, po 2 godzinach informacje dostajemy, no raptem 3 godziny do rozpoczęcia gali. Nie wyjdzie, lekarze nie dopuszczą, w szpitalu zostaje i od razu operacja. No dobrze, następny przeciwnik. No organizator do mnie przychodzi, Martin mówi, dobrze, mamy chłopa wielkiego, 2 metry wzrostu, 120 kg, 5-0 rekord, dobra. Godzi się na niego, pokazał, popatrzyłem, 2 walki, powiedział, dobra, wchodzę. Niech będzie, trudno się mówi. Za 1,5 godziny odpowiada, nie biorę tej walki. To znaczy nie ja, tylko ten przeciwnik. No mówi, nie. Mamy 1,5 godziny, dobra, szukajcie trzeciego. No ale to jest tak, nie, róbcie co chcecie, nie wiem, wchodzę. No liczyłem się z tym, że może być nawet, no dzisiaj mogę dechę zaliczyć. No to wiadomo, nie wiesz jak się przeciwnik bije, jak robi, co robi. No ale ja to pomyślałem dzisiaj tak, już mi wszystko jedno dzisiaj co jest, niech się po prostu dzieje. Wchodzę do klatki i tak już po prostu emocje już tak były rozwahane, że no co jest, jak będzie, tak będzie, wchodzę i robię to. Bałeś się, że te 3 miesiące przygotowań pójdą na marne? No oczywiście, 3 miesiące naprawdę ciężko było. Ci, co śledzą moje social media, to wiecie, że na tych przygotowaniach przez 3 miesiące nie było leżenia. Gęba porozbijana, poobijane, wszystko było codziennie, treningi, rano, wieczór, 6 dni w tygodniu. No i ciężko było, szkoda byłoby mi zaprzepaścić, dlatego że ja już nie mam 20 lat i dla mnie każdy miesiąc, każdy rok to po prostu to już byłaby strata czasu. No mi jeszcze zostało 1,5 roku, może jeszcze tam maksymalnie do 2 lat, no to raptem 2-3 walki mi zostały. Więcej nie zostało i jeżeli ja tego nie zrobię w tym okresie, no wybaczcie, w wieku 46 lat ja już tego nie chcę robić. Prawdziwa rosyjska ruletka, można powiedzieć, wychodzić do walki z rywalem, którego się nie zna, nie wiadomo czego. I nawet go jeszcze nie widzisz. Mhm. Jeszcze go nawet nie widzisz, tylko dowiedziałem się, że chłop trenuje, czynnie trenuje. No to zapytaj się tego. Tak, mówi, codziennie jest na salach, 2-3 godziny trenuje, bije się. Mistrza judo ma, chyba 2 razy mistrza Polski ma w judo, to w sambo, to w tym. I 130 kilo, mówi, no i tyle ma wzrostu, co ty. Ja mówię, grubo będzie. No to chłopisko 130 kg i trenuje czynnie, to jak łapą machnie i nie wiem, co on potrafi, no to beret może spaść. No to jest waga ciężka, chwila nieuwagi. No może jakimś tam fenomenem w tym MMA nie jestem, ale pojęcia trochę mam i beret może spaść. No i chwila zawahania, Martin mówi, co, robimy tą walkę, czy nie robimy? Robimy, niech się dzieje, co chce. No stanęli na wysokości zadania dzisiaj. Plan na walkę uległ jakiejś zmianie po zmianie przeciwnika, czy założenia taktyczne były takie same? No, jak ułożyć gameplan na kogoś, o kim wie się tak mało? Popatrzyłem, wielkie chłopisko, no i idę, no co, no judoka trzeba uciekać, patrzeć, no wielki, patrzę, trzeba zabiegnąć gdzieś, albo skopać, albo wyłożyć, no jak już widzę wielki, to tylko przewrócić i zamłotkować, a jak ja już dopadnę się do dołu, no to już mi nie ucieknie, no i tak było, no spode mnie ciężko wstać jest. Łapa powiedział nam, że chce cię odwiedzić w poniedziałek w WCA, bo ma ochotę jednak cię rzucić przez to biodro. Powiem może tak, mnie ciężko jest to balić. No dzisiaj po prostu ja nie wiedziałem co, ale prześledziłbym sobie troszeczkę, jak on się zachowuje, co robi, mi wystarczy. Wystarczyłoby mi godzinę, tylko prześledzić go, jak on chodzi, no, i od razu przeciwnika można rozpracować. Ja nie miałem na to czasu dzisiaj. Po prostu ani to wina organizatorów, ani to wina mojego przeciwnika. Po prostu tak się dzisiaj wszystko ułożyło. No po prostu każdy może mieć dzień słabszy, no i u bombardiera tak wyskoczyło, że no zdrowie mu po prostu nie pozwoliło, żeby wejść. No nie przypuszczam, że no lekarze nie kłamali, że na stół go chcą położyć. No i pogotowie, widziałem osobiście, jak go pogotowie sobie spod hotelu zabierało. Mariusz, tam był taki moment, że łapałeś się siatki, ty w ogóle czułeś, że on już ściąga cię w dół i gdybyś się nie chwycił, to mogłoby być różnie? Wiesz co, nie, to jest po prostu taki odruch bezwarunkowy, to jest silniejsze chyba nawet ode mnie, że po prostu jak czujesz, że gdzieś lecisz, ktoś cię pcha, to po prostu łapiesz się czegoś, no nie wiem, czy powietrza, no nie wiem, jakbyś ty nawet stał z boku, to mi się ciebie chyba łapał. No to po prostu... Na szczęście nie stałem. No to jest po prostu odruch taki bezwarunkowy i sędzia krzyknął, puść siatkę, no to od razu puściłem, no. No i wtedy, no nie wiem, czy ja się wybroniłem, no nawet po prostu podczas walki nie myślisz, nie patrzysz, tylko po prostu odruchami reagujesz. No i wtedy przerzuciłem go, tylko wiem, że przerzuciłem na bok, no i już jakoś tak z boku leżał, no i wtedy hulaj dusza, piekło raj. Jakie plany na odpoczynek odbiegając już?
No jakie plany na odpoczynek? Ja to zajęć, to ja mam akurat nie samym sportem żyję. Ja to zawsze mówię w ten sposób, że sport jest dodatkiem do życia, nie życie do sportu. Oczywiście będę się bawił to w krecika, to sobie pobawię się wywrotką, jeszcze różnymi innymi rzeczami. Ale oczywiście na pewno na sali 3 razy w tygodniu WC będę, bo jak jeszcze chcę się pobawić ten rok, półtora w to MMA, na pewno 3 razy w tygodniu na sali spotkacie mnie czynnie. Przerwa będzie teraz, czy po prostu od razu wracasz i utrzymujesz formę? No bo szkoda tej pracy takiej kilkumiesięcznej. Na pewno przerwy nie będzie żadnej. Daniel się teraz przygotowuje. On mi teraz pomagał bardzo dużo, więc teraz moja kolej na to, żeby jemu pomóc. On się bije za miesiąc, więc teraz moja kolej, żeby jemu pomóc. A powiedz jak, przepraszam, już ten, bo zabieram głos kolegom, ale zapytam cię, bo z Jankiem Błachowiczem też sparowałeś, gdybyś mógł powiedzieć, jak w ogóle wyglądałeś na tym tle? Teraz z Jankiem Błachowiczem kompletnie nic nie robiłem, dlatego że Janek potrzebował przeciwników lżejszych, szybkich, no nie takiego słonia hipopotana jak ja. Więc miał zawodników typu Izu, lekkich, takich 93-4 kg z mniejszymi zawodnikami, ostatnie 4 miesiące robi, więc widziałem jak trenuje. No jak ja się bym widział z Jankiem, no co, no obiłbym je, no co mówiąc krótko, no to jest akurat... Robiłeś kilka razy chyba sparingi, zrobiłeś. Tak, tak, oczywiście, że z Jankiem robiłem kilka razy sparingi, jeżeli już gdzieś tam do dołu pociągnąłem, no to było, no oczywiście Janek szybki, zwinny jest, no to ucieka mi, ale już jak do siatki, no to jest jednak ta siła, te 30 kg różnicy, no i jakieś pojęcie mam, jak już do siatki dopnę, no to już trzymamy też, no. Mówisz 1,5 roku, 2 lata maksymalnie. Ostatnio jeden z włodarzy KSW powiedział, że Mamed będzie walczył raz do roku. Czy ty jeszcze w tym roku chciałbyś wrócić do klatki? Czy też nastawiasz się raczej na to, że tak raz do roku to jest wystarczająco? Nie, jeszcze w tym roku, jak wszystko dobrze się ułoży, oczywiście nic nie wyskoczy, bo na dzień dzisiejszy to nic nie wiemy, co będzie. Może za miesiąc nam Polskę zamkną, może jeszcze coś. Jak wszystko dobrze pójdzie i nie będzie żadnych niespodzianek, w grudniu jeszcze chciałbym wyjść. Tak jak powiedziałem, jeszcze zostało 1,5 roku. No to raptem 3 razy wyjdę, jeszcze dostarczę kibicom emocji. No i ustąpić trzeba już miejsca młodszym. No już mimo to, że się chce, jeszcze by można było robić, ale rozsądek mówi dosyć. Teraz jeszcze raz na młodych wojowników, typu akurat dzisiejszy nasz mistrz, Przybysz, jak się chyba dobrze, tak, Przybysz, potem Kaszubowski, to jest właśnie perspektywa MMA. A ja się cieszę, że chociaż te 5 groszy 12 lat temu dołożyłem, że ci właśnie zawodnicy mogą się rozwijać, bo właśnie to im było potrzebne, te 5 groszy, żeby to bujnęło się, no i oni mogą właśnie godnie teraz trenować. Powiedz Mariusz jeszcze co do powrotów. Czy to powrócisz jeszcze do swoich piosenek, do których wychodziłeś w przeszłości? Ja wychodzę od dawien dawna, dawaj na ring i cię zniszczę. I takie moje założenie jest, jak chcesz, to mogę cię zniszczyć. Lepiej. Mogę wziąć się zniszczyć w rytm tej muzyki i tak jak będzie bit, tak będę tłuk. Oczywiście żartuję. A słowiański wiatr jeszcze brzmi? I powiem ci, może przybiło się, dawaj na ring, zaraz się zniszczy, akurat już chyba mi to po prostu tak w uchu zostało i to chyba już zostanie do końca. A jak już leci bynajmniej ten kawałek, to wiecie kto wychodzi. Już też się nauczyliście go. Dalej jesteś zainteresowany z walką z Bombardierem, jeżeli uda mu się wrócić do zdrowia, czy to już dla ciebie raczej przeszłość? Oczywiście, że chciałbym, żeby to było, no i kibice będą chcieli, żeby to doszło do skutku, jeżeli tylko taka możliwość będzie i się nadarzy i jemu zdrowie na to pozwoli. Oczywiście, powiedział, że senegalskie zapasy i my kibice jesteśmy ciekawi, jak te senegalskie zapasy mają się do MMA, no i co, no to zweryfikujemy je. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam, ja już uciekam i... Idę na browary z grzewkę, bo już nerwy mam rozszarpane dzisiaj za mocno. Dziękujemy.